Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z The Binding of Isaac. No i ostatnio zrobiliśmy sobie wartownego Samsona na grid modzie, ale myślę, że teraz może na hardzie, bo naprawdę ten Samson w sumie nie jest głupi. Nie jest głupi. Ciekawa postać. Tylko no, jak każda wymaga wprawy. Ja oczywiście gram sobie od razu po poprzednim odcinku, więc nie dziwcie się, że tak mogę być już, że tak powiem, wygrany. No ale w sumie to chyba nawet lepiej. W ogóle muszę zobaczyć, co daje nam przedmiot ten na samym początku. Co on nam tam daje? Nie, panowie. Proszę mnie nie walić tutaj tymi żądłami. Nie pokazuje to, Nie wiem, co jest za przedmiot. Nie mam pojęcia. Was nie lubię. Te muchy są dziwne. Ojej, to był fart. Dobra. Dobra, następny proszę. Ej, proszę mi nie uciekać. Tam do ciebie nie będę wchodził. Ty przyjdź do mnie. No, przyjdziesz? Nie przyjdziesz. Wiesz co? Wiesz co? Kurzu ty. Dobra. Po dłuższym czasie się udało. Co my tu mamy? Wytrzesz 0,5 obrażeń, obrażenia spadają z każdą chwilą, w której uzazduje się w powietrzu. No właśnie, czyli to co mieliśmy wcześniej, pamiętacie na pewno. Sporo obrażenia z bliska, ale na tym się kończy. Jeszcze jakbyśmy sobie węgielek znaleźli, to by było świetnie. Ale ogólnie mi się dobrze z tym grało. I ma to szansę na jakieś fajne combo. Wow, ale pokój dziwny. Wiecie, no, jak mamy takie tutaj pokoje z przeciwnikami, którzy dosyć dużo strzelają, to faktycznie może to być problematyczne, ale... Ale na takie właśnie, no, na przeciwników, którzy latają, o, na przykład jak Gemini, to jest coś świetnego. To jest coś świetnego na niego. Oż ty patałachu! A to gnój jeden. Paniaczek, no pół serca zabrał, no. Dziury nie zrobił, ale krew wypił. Zero bomb. Zero bomb, otwarty sklep. To chyba dużo wyjaśnia. Podwaja wszystkie pojawienia się bomb. No niezbyt. Możemy sobie pigułeczkę kupić. Pretty Fly, świetnie. Było Wolf. Jeszcze dwa Pretty Fly i będzie git. No ale tak. Ej, właśnie. W sumie nigdy tam nie chodzimy. Nigdy nie chodzimy do Sacrifice Roomu. Dzisiaj się przejdźmy. Dzisiaj robimy sobie w sumie taki, wiecie, tryb przejść, tryb testów i tak dalej. robimy to. Dobra. No wszystko pięknie, ładnie, tylko... Właśnie, nic z tego nie ugraliśmy. No ale test był. I Samson widzę, że czym więcej obrażeń otrzyma na danym piętrze, tym się bardziej robi czerwony i obrażenia mu rosną. Tak zwana chyba żądza krwi. Niego. Dobra. Rozumiem, że on się resetuje, tak? Robi się znów biały. Tak, robi się znów biały. Czyli czym więcej otrzymuje, no to takie niepraktyczne. Niepraktyczne, jeżeli szykujemy się na Devil Roomę. Jeżeli szykujemy się na Devil Roomę, naprawdę jest to niepraktyczne. Na razie nie. No tak, jeszcze pewnie. Kolejny orbitujący przeciwnik. Można powiedzieć, że kolejny Pretty Fly, tylko troszeczkę dalszy. No dobra, straciliśmy jedno serce. Będziemy mieć potem tylko dwa. To mnie zbytnio nie kusi, żeby tam chodzić. Ej, w teorii możemy to zrobić.
Zobaczcie. Pyk, 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 koniec. I po przeciwniku. I po co to się narażać? Pyk, pyk, pyk. I nie ma was. Oj, tak. Dobrze, nie mamy gra z kanona tym razem. Byśmy tracili tego cholery. W ogóle się nam też nie trafia petrified poop, nie wiem czy zauważyliście. Oż ty, cwaniaczko, szybki. Oż ty, szybki cwaniaczko. Gdyby mnie kupa uderzyła, to bym chyba się zaśmiał. Tylko tak, teraz wziąłem Eternal Hearta i w teorii na nie mogę iść teraz do Sacrifice Roomu. To mnie troszeczkę smuci. Tutaj też widzimy, że jest X-ik. Jeszcze serduszko się trafiło. Dobra, ty to powinieneś pójść łatwo. Gdzie tam uciekasz? Gagatku. Co teraz już w ogóle nie pójdziemy do tego Space Roomu? No trudno. Prędkość, zasięg, wysokość od łez. Żadnej bomby. Żadnej totalnie bomby. Nic. Czy one już reagują na to, że ja jestem tutaj pajęczynia, czy nie? Chyba nie. No i co teraz z tym zrobić? O, zabierze mi połówkę serca niebieskiego? Nie, czerwonego. Daję monetki. Możemy trochę podłopać tego. Ej, to nie było głupie, jakbym chciał próbować z Samsonem się teraz, wiecie, użyć. Ale niestety już w tym wypadku nam to dużo nie daje. Nie, ale fajna mechanika. Można by było ją jakoś wykorzystać, tylko musielibyśmy mieć również przedmiot, który nas by trochę poranił. Moglibyśmy się poranić. Kusi, ale nie. Trochę kasy zdobyliśmy, spoko. Dobra, zaraz będzie pluło. Robi się niebezpiecznie, jak na moje. W ogóle w tym pokoju z książkami to chyba nie było, nie? Tak mi się wydaje. Dobra. Oh no! Oh no! Głupia mucha. I głupia kupa. Głupia mucha, głupia kupa. Chodź, skończymy to. No. Tak ma być, tak ma być. Na razie i tak poluję na treasure room w pierwszej kolejności. Wow, dziękuję za bombę. No, no nie! W takim prostym pokoju, banalnym, dwa serca stracić. O, to jest fajne. To jest bardzo fajne. Na pewno wiecie co to jest, to daje nam Eternal Heart, czyli te białe serduszka, czy białe, połówki białych serc. Jeżeli użyjemy dwóch, ewentualnie przejdziemy pokój, czy pokój, piętro, to daje nam kolejne. Dobra. Będę raczej próbował teraz sobie je zdobyć. I powinno być to trudne do zrealizowania. Wow. Weź, możesz przestać chodzić. Najlepiej połóż się i umrzyj. O nie, to może być ciężkie. Nienawidzę mobów, które są losowe. Nie lubię w losowości mobach. Dziedziunia. Pokusi dziedziunia? No, nie wolno.
Nie wolno dziwnie. I teraz pytanie, książka czy sklep? Sklep. Jest bomba. Jest bomba, ale nie ma. Sprawia, że pipetem aktywny aktywuje się po... Czy to jest generator serc? No musimy mieć... Dobra, jebać tą bombę nawet. Potrzebuję tylko jeszcze jednej monetki. O, was to nienawidzę. Ale nie, was nienawidzę. Dobra. Jedna monetka. Jedna monetka, dajcie mi jedną monetkę. Proszę. Jedna monetka, please. Już to byłoby świetne. To byłoby coś pięknego. Kurde, no. O, jest jedna monetka. Dobra, mamy to. Będziemy mieć świetny przedmiot. Naprawdę świetnie kombujący się przedmiot. To ja chyba zostanę nawet przy tym modlitewniku. Patrzcie, pyk. Ale nam nie da niestety jeszcze. O ile ja to przeżyję, bo to też jeszcze nie wiadomo. Ale byłoby coś naprawdę fajnego. No nie. Jezu, nienawidzę tu czegoś takiego. Ohohoho. Nawet nie wiecie, jak ja się powstrzymywałem, żeby czegoś nie odjebać. Naprawdę. Co my tu mamy? Szansa na jedną monetkę. Nawet dwie. Dużo tych pułapek na tym piętrze. Już chyba za dużo. O, z kubki wyleciał serduszko, świetnie. Dobra, łatwy pokój. Łatwy, fajny pokój. Kolejna bombka. Mamy w sumie kluczyk, możemy przejść jeszcze do tej skrzynki. Wiecie co? Ja wiem, że ja strasznie latam. Ja mega latam. Ale liczę na to, że może tutaj, w tej skrzynce, coś będzie. No właśnie tu. Karta. Tworzy dwa czerwone serduszka. I teraz pytanie. Czy jeżeli pójdziemy oddać krew, czy to nam zabierze szansę na debil Roma, bo jeżeli nam zabierze szansę na debil Roma, to jesteśmy w dupie. Totalnie w dupie. Naprawdę? To tylko taki pokój? What? Dobra, idziemy na bossa. Idziemy na bossa, na razie na ten donor sobie nie będziemy tego robić. Bo nie jestem pewien, no. Nie jestem pewien. Łatwy boss. Oj, chuj. No i już, miałeś. Łatwy boss, mega łatwy boss i żeś spartolił się, no. Naprawdę, zjebałeś to. Zjebałeś to, Chira. O! I takie serca to ja lubię. Takie serduszka to ja lubię. Wiem sobie do norka. Powiem nawet więcej. W teorii znów możemy iść. Chociaż nie, znów nie możemy iść. Nie pójdziemy tam. Dobra. Mamy zbyt dobre serca. Przenośny automat kresu. Daje pół serca, 1-3 monety. Ale nie wiem, czy mnie to nie zabije, więc wolę nie ryzykować. Czy my coś tu mieliśmy w tym sklepiku jeszcze? Bombkę.
Idziemy niżej. Tutaj mógł być secret room. Nie mógł być secret room. Po lewej też nie mógł być secret room. Dobra, nie szukamy go zbytnio. Idziemy dalej. Idziemy dalej. W ogóle zmieniam, że to jeszcze był The Lovers. W sumie dopiero teraz wziąłem. No podejdźcie bliżej gnajki. Aj, nie trafiłem. Dobra. Jadło. Kuszą diabły, kuszą. W tym pokoju mieliśmy troszeczkę tych bateryjek. To daje nam kontenerki i zdrowia. No, zdechnij. Aha, i patrzcie teraz, magia. Pyk i całe serduszko. Polecą mapkę, dobra. Tu jest super secret room. Tu jest super secret roomik, to ja sobie przejdę tędy. I dobra, tu jest super secret room w teorii. To jest skrzynia niby. Pół serca. Ten super secret room to taka lipa. Co mnie tu próbujesz? Kością walnąć. Lajkujemy ty. Oszty. Było blisko. Jezu, ile nam tutaj monet sypią. To znak, że trzeba odwiedzać sklepy. Tu jesteśmy, to dokończmy te pokoje po lewej. O! Dobra. Nie lubię ich naprawdę. Ile serc. O! Fajnie. Pieniuchno. No te szkielety też są irytujące, bo są po prostu mocne. O. Dobra. I teraz tak, zostawiamy te bateryjki, które są tutaj. No, potrzebujemy jednego klucza na treasure room. Wolę to niż serduszko, bo obrażenia mamy takie dosyć mierne, niestety. O. Żeby ten tylko nie walnął. Ja się strzaił jak kampił. I kolejne serduszko. No musimy mieć teraz Devil Rooma. Choćby skały srały, musimy mieć Devil Room. Nic mi po tych kontenerkach nie będzie, jeżeli ja ich nie sprzedam. No. Kolejna monetka. Na bogato. Au. A, dobra, huk. Dziwna ma ponadto. Czy dziwna? No taka dla przeciwnika. Stricte. My tu mamy kawałek ostrza, kawałek szkła, przepraszam, gdy trzymasz obrażenia na czerwone serca, czujesz czerwonymi łzami. Wybierasz kierunek strzelając, gdy jest aktywne, rani cię pół serca co 20 sekund, co trzymaj krwawienie, lecząc czerwone serce. Bo nie chcę tego.
Bez sensu przedmiot. Totalnie. Teraz żałuję, że go w ogóle chciałem wziąć. Dobra. Ori możemy iść już na bossa, bo to są cavesy dwójka. To możemy iść, możemy jak najbardziej. Dwa spectral hercy, no powinno starczyć. Powinno starczyć, chyba że zaraz to spierdzielę. Na szczęście nie. Bip. Nie bip, co ja gadam. Łatwy boss. O ile nie spierdzielę. Tak, to jest łatwy. Dobra, easy. Jest debil, świetnie. Zdrowia 0,7, szybko strzelności. No, takie może być. To jeszcze nam wpadnie. Kurde, ile serc. Zakupy w końcu. Strzela brimstone'em. Ja biorę wszystko. Unlocked Krampus. Jeszcze lewiatan, pięknie. I pająki. No i dobra. Bardzo przyjemnie. Bardzo przyjemnie, ale przydałby się jeszcze jeden klucz. Jeden klucz, żeby dostać się do sklepu, mamy 26 monet. To jest dużo. To jest mega dużo. Jeszcze Envy. Strzelać tym familiarem nie jest wcale tak łatwo. Nie wiem, po co zagranego w ogóle chciałem pokonać, no ale go pokonałem. Dobra. Jest klucz, dobra. Basta boy, halo. Jak ty się wybierasz? Idziemy do sklepu. Dzień dobry, panie sklepie. Ja do pana. Co to jest? Jednorazowe. Pikuję piedestały pick-upy w pokoju. Ej, to może być ciekawe. Tylko to jest chyba... No właśnie, to jest jednorazówka. To nie jest jako przedmiot, tylko jako spacja. Nie. Nie chcę tego. Diplopio, to jest jako przedmiot, prawda? To mogę kupić. No tak, no to jest jako... Jako niestety... To może być fajne, naprawdę, no ale to mi nic nie da. To tyle, że w sumie jedno serce, na plus. Hermit. No, jakby tu coś było fajnego, to bym sobie pluł w brodę, ale że tu nie było nic fajnego, no to... Mała strata. Mała strata. Dobra, idziemy na dół. Ja zrobię w ogóle taki myk, że wejdę sobie tu, pół sobie to stracę, zyskam całe serduszko. I wyskoczę sobie hermitkiem. Obstawiam, że to coś może być fajnego. Pół serca duszy, kiedy wchodzisz na nowe piętro, wyświetla w koszmarze między piętrami, jakie przedmioty będą w pokoju skarbów oraz za pokonanie bossa. To nas nie interesuje. Two of Clubs. Two of Clubs było... podwajać swoje bomby. To będą całe dwie. To będą całe dwie. Dobra. Uff, udało się. Bad trip. Czy tu nie było żadnych kluczy? Nie było kluczy. Większe obrażenia w sumie.
Chyba trip nas nie boli, no bo mamy te kontenerki cały czas podwajane, nie? Już teraz na przykład nie mogę tych kontenerów sobie zwiększyć, bo stracę czarne serduszko. Trzeba na to uważać, żeby się zbytnio nie rozochocić. I żeby... No właśnie, przejść w drugą stronę. No teraz już nam to nie grozi. Teraz już nam to nie grozi. Jezu, nienawidzę tych mobów, naprawdę. Nienawidzę was, kurwa, nienawidzę. Najgłupsze moby ever. Najgłupsze. Jezu, jak ja was nienawidzę. Nie mogę. Użyłem się. Użyłem się. Tylko tak, tutaj w teorii, no jak już będzie trzeba po bossie, to pewnie pójdę po ten klucz. Tak powiem, jak będzie trzeba. Jak nie będzie trzeba, to nie będzie trzeba. No, świetnie. Dobra. O, bombki są. Uuu, serce. 53%, no już mamy w sumie 0 serc. No i świetnie. O, oh, shit. No i huk, już podbili rumie. Już podbili rumie. Latanie by się przydało. Bardzo by się przydało latanko. Kurde, mogę mieć najpierw na bossa. Mogłem iść najpierw na bossa, dopiero potem kombinować. Tak, to 33% zawsze to więcej niż 9, prawda? O, dobra, jeszcze tego nie bierzemy. Dobra. Nie trafiłem? Halo. Po duchach. Ja w duchy nie wierzę. Kolejne karty. Tutaj widzę, że nam pokazuje, że nie wie, jaka to jest karta. O! Bierzę to. Dobra, next piece. No nie. Tylko pół serca. Eternal, dziękuję. Znów mogłem go nie brać. Gdzie jest pan boss? Pan boss jest, o Jezu, jak daleko. Jak ja tego nie zauważyłem? No tak, no nie mamy na to klucza. Nie mamy na to klucza. Nie mamy chyba na to klucza. Dobra. Nie chciałem to zrobić w ten sposób. Użyj 6 troll bomb. Chciałem użyć kuła, użyjemy. Tu nam to nic nie da. Jeżeli już chcemy się w coś bawić, moi drodzy, to tu. No naprawdę. Dobra, no mamy ten ulubiony nasz klucz. Idziemy do roomu. Jak już debil rooma nie ma, i tak nie ma debil rooma, ten dupa. Twoje strzały lecą w kierunku położonego na ziemi celownika, którym sterujesz. O nie, 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 nie. To było nieopisane. Nie chcę tego. Nie, bo ja sobie z tym rady nie dam. Oj, klucz się pokazał. No, dziękuję bardzo, gro.
Luigi. Pojawiają się dwa klucze. I teraz żałuję, że to wziąłem. No, w sumie powiem wam tak, no wziąłem te przedmioty, wziąłem tego Eternaherta, ale i tak, no jak wyjdziemy na poziom, to i tak nam to zniknie, więc bez sensu. Bez sensu totalnie. Mamy trzy klucze, możemy iść otworzyć sobie te skrzynki, które nam tutaj pozostawały. Bomba, klucz, świetnie. Byliśmy na zero, jesteśmy. Tutaj jeszcze w tym challenge roomie pamiętam, że właśnie było coś. Monetki, świetnie. Tu na dole byliśmy, mieliśmy jedno chyba czarne serce. Wiecie co? Ja bym chyba... Ryzykujemy czy nie ryzykujemy? Dobra. Prędkość strzałów, jedna karta, szansa na planetarium. Two claps. I teraz chciałbym spróbować sobie tu. Podaję po jednym z sercu. I feel blessed. Ooo, to trochę jak aktywnego przedmiotu. Serio. Wow. Jeszcze raz i uciekamy stąd. No to se kurwa uciekłem. Zabiliśmy go. Mamy fragment klucza, jeden. Kawałek przed drzwi mega szatana. Pojawia się więcej pokoi anioła. Deportuję ci do pokoju skarbów. Kurde, mogłem... Aj, zwaliłem. Aha. Wiem, że to jest... że zwiększam pick-up, ale okej. Okay. Pomyliłem się. Dobra. Trochę serduszek sobie odzyskaliśmy. I pół serca, no to nie jest za dużo. To nie jest za dużo. Zawsze lepiej tak niż nic. Czy my byliśmy w... My byliśmy w Secret Roomie. Nie pamiętam. Na tej jednej monety nie opłaca aż tak bawić. Nie jestem pewny teraz. Być może byłem. Nie byłem. Więc kolejny sklep również zaliczymy z pewnością. W tym roomie, to był ten celownik, to nie? To była chyba bombka tylko tak? Ej, nie, nie tylko. To jest jako item. Zmienia. Teraz walnijmy ciebie. Nic nie wskoczyło. No sejmy serduszko, no nie? Dajmy tylko tyle, o ile serce. Dobra. Here we go again. Here we go again. A skąd mamy serce takie? Czy to nam... To ten przedmiot? Pół serca duszy. Aaaa. Ej, to jest spoko. No to już, już. Pomyliśmy sobie. Pomyliśmy sobie już.
Kij wam w oko rokokoko. O Jezu, no i już po Devil Roomie. Kurde. Gdzie dziady? Tak miało być pięknie. O Jezu, jak ja to przeżyłem, to ja nie wiem. Czy przeżyć to może wiem, ale... Jak mi się udało nie dostać obrażeń, to naprawdę nie wiem. No i liczyłem, że obie skałki rozwali, ale niestety. No dobra, mamy tyle dobrze, że dużo bombek. Piguła. Tracisz jedno serce, no to dziękuję. Teleportuję cię do sklepu. Do pokoju skarbów. Maś pojawia się 3 do 5 pyków, gdy jesteś trafiony. Za darmo przedmiot, to można brać, nie? A jak się dostać do tamtego, to nie mam pojęcia. Możemy sobie rolować. No to sobie porolowaliśmy. Prapykło. I kolejne serduszko. Lock up. Dobra. Kolejny lock up. 3-0 locka. Ciekawe, ciekawe. Dori, naprawdę może tego Minecrafta byśmy kupili? Podałoby to nam może jakiegoś Lucky Rocka? Nie wiem. Porwiny sojusznik strzelający osłonionymi łzami. A, botflay. Widziałasz. A to kolejny jest taki nasz sojusznik obrońca. I spoko. Spoko rokoko. Może być? No nie, nie może być. Jedna bombka za jedno. Dobra. No chodź, chodź, chodź. Chodź, Kidziu, chodź. Wiesz, strzelą non-stop, no chyba cię w domu biją. Wiem, że tak się nie powinno robić, ale cóż, czasem trzeba. Nieznana pigułka. I'm drowsy. Jezu, jak ja nie dostałem? Naprawdę nie wiem, nie rozumiem tego, co tu się odwaliło. Wydajne. No. Ale to było piękne. Czy to mamy już depsy dwójka? Tak, to już będzie mamusia. Zagnoje.
No nie trawię tych mobów, no. Nie trawię tych mobów. I tak mam już 18% w teorii, więc... W teorii możemy już iść tutaj do Sacrifice Roomu. Nawet nie możemy tego wziąć. Lipa. Lipton. Ori mamy też laka. Właśnie, możemy sobie podwajać to wszystko. No, sporo serduszek, spoko. Jeszcze nieudana próba. Druga. O, Pitfly. Kurde, szkoda. Kolejny raz Pitfly. No nie, no weź tego Pitflya. No nie bądź świnia. Nie chcę klucza. Dawaj Pitfly'a. Kolejne pieniążki. Nie chcę pieniążków, chcę Pitfly'a. No daj tego Pitfly'a. Ma być szczęście? Chyba nieszczęście. Daj, 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 daj. Jaka menda, no. Nie chcesz tyle kluczy i bombek, no Pretty Fire mi daj. No bo serduszka, to ci na serce nie obrażę. Dziękuję bardzo, łaskawco. Bombka pół serca, świetnie. Prędkość strzałów plus 5, 0,5. Uuu! To może być ciekawe. Oj, mogłem to rozwalić i dalej grać. Może ten Pretty Fly by jednak wyleciał. Może by ten Pretty Fly jednak wyleciał. Dobra, wzięte. Jestem pazerna menda. Wiem o tym. Okej. Okay. W skrzyni serduszka. Mamy pająki. Dobra. Nieważne, nie było tematu. Nie wiem, na co liczyłem, ale... No, kolejne pół serca i kolejna bombka, czyli bombka się po prostu zwróciła. No dobra, lecimy. No, Matusia to jest easy, no. HP-up, no ale nam to się nie przydaje. Jezu, jak mi Devil Rooma brakuje. Jak mi Devil Rooma brakuje. Głąb. Głąb. Naprawdę teraz nie wiem, czy jest sens w ogóle trzymać ten przedmiot. Zastanawiam się, czy by go nie wymienić. Zastanawiam się, czy go nie wymienić, kurczę. No. Zawsze jakieś leczenie, ale... Nienawidzę was, kurwa macie, nienawidzę was. Jebałyście mi z Devil Rooma po raz kolejny.
Mogę tak być zjebany. Dobra, wyszło. Tylko w sumie te bombki tym podobne to już nam się nie przydadzą, ale... Zbieram, bo zbieram, nie? Hajta. Gnojki. O, Elytrum. Czubi. Chubi, nie czubi. Dobra. Podwójne Gemini, naprawdę? W takiej małej mapie? Teraz Bóg opuścił? W sumie nie było takie trudne. W sumie nie było takie trudne. Ouu. Pusi. Ternochę. Jakbym tego nie miał już. No w sumie to jest taka połówka serca większa, nie? To czarny, tylko co z tego? Nie mogę tego wziąć. Nie mogę tego wziąć. Przykre, naprawdę przykre. Uuu. Ej, to jest niegłupie. W teorii będziemy mogli mieć drugi klucz. No. Angel Room. Ignoruję pierwsze otrzymane obrażenia w każdym pokoju. Mogę sobie walczyć? Nie mogę. Eternal. Mamy drugi klucz. That's key. Super. Wiesz, no, teraz naprawdę mamy mało tych serduszek. Sobie tutaj poradzę w ten sposób, ale no, tych serc nie mam za dużo. Połówki, tu połówki. Jakoś się to uzbiera, no nie? No, ja w ogóle nie wiedziałem, że mamy takie obrażenia. Naprawdę mamy spore te obrażenia. Oooo. No i weźcie tu teraz to zróbcie. Mogę spróbować w ten sposób, ale tu nie dosięgnie. Kolejne serca, bombki. I jedz. Możemy w ogóle otwierać właśnie te skrzynki kaleczące dzięki temu. O, no i wartowało mi to znów dupę. To jest świetne. To jest po prostu świetne. Coś genialnego. Już nie dawajcie mi więcej HP upów, błagam. Dobra. Mała bateryjka, ale no, w sumie jako pomoc. Why not? Nie ma. Na górze był jakiś HP up. A czy serduszko? Był, nawet podwójny. No fajno, mam full HP. To mogło być? Mogło być. Ale nie ma. Wow.
W sumie też mogło być chyba. Ale nie było. Tu mogłoby być, też nie było. Tu nie mogło być. No tu też mogło być niby jeszcze. Dobra, kij. Lecimy. Tu może być. No i było. Ile serc? Które serca? No. Loki's Horn. Fire rate nam zwiększy. Jedną bombę nam da, świetnie. Już byliśmy. Na pewno z tobą nie możemy walczyć. No nie. Dobra, mam dwójeczka. Ajejejejejej. Znów delirunka nie będzie. Lecimy z tym koksem. Jezu, kto wymyśla takie pokoje, to ja naprawdę nie rozumiem tego. Chore. To jest po prostu chore. Kupię pokoje. Łapką. Naprawdę pięknie nam się dobrał przedmiot do tego wszystkiego. Tylko co z tego, jak nie mieliśmy w ogóle debil roomu? To jest lipa. Dobra, znów gramy. Greedy Flya mnie dawaj. Oszuście. Tyle leci na początku, ale Pretty Flyów to już nie chcesz znać. Dawaj. Serio, to jest oszustwo. Życia też przyjmę, bo w sumie będę chciał zaraz je wywalić. Pretty Fly! Kotole, jesteśmy Belzebubem i chyba latamy. Uwolnię ciebie z przeciwników, to nie. Bąbki. No wywalam już wszystko, no bo szukujmy się, ale nam już to nic nie da. Tam coś zmniejszy te statystyki, czy nie? Mówię, że nie. Eternale. Po prostu mam podwójnie podwójne. Więcej nie ma. Dobra, możemy w teorii oddać. 90. Ej, to i nam w sumie da też DPS-y. Mogę wziąć? Nie mogę. Dobra, na razie starczy. No tak, mamy latanie. To szkoda, że nie mamy miejsca na to wszystko. Nie, no to jest coś pięknego. Z Angel Roma to jest coś pięknego. Pyk, blokujemy obrażonka. Gdzie on jest? Ty
Gdzie ty jesteś, Gnojku? Jak on się teleportuje dziwnie? I bomb co daje? Bomby pozostawiają maść, no to nie interesuje mnie to. Dobra. Kurde, ile serduszek. Z kontenerami na wierzchu. My z kontenerkami na wierzchu siedzimy. Każde obrażenie to jest minus Devil Room. Boli to, naprawdę boli. Przesuję twoje przedmioty oraz przedmioty i pick-upy na piętrze. No, swoich przedmiotów tutaj nie chcę przelosowywać. Pyk. Uważam, że mam bardzo dobre przedmioty. Okay. Ja. No widzicie, no sam fakt, że ja sobie tutaj robię co chcę. To jest coś pięknego. Czy mi się opłaca w ogóle zwiedzać te pokoje dalsze? Nie wiem. A? Next, please. O nie, oczka. Kałgańskie oczka. Bugowało się śmiesznie. Nie wiem po co mi w sumie ta kasa dalej, ale okej. Jest to jest. Elite Room nadal zamknięty. Znaczy challenge u mnie, Elite Room, Boże. Co ja z tym mam? Nie wiem. Jest w sumie już 12 w nocy, ale... Może dlatego mi się to tak pierdzieli. Chociaż mi się i bez tego pierdzieli, więc to nic nowego. Tak więc, fajne nam się combo trafiło, nie mówię, że nie. Kuszko. Dobra. Kolejne achievementy nam wpadły. To będzie koniec? Koniec. Kurwa, szkoda. Szkoda, bo gdyby udebili room pewnie, to byśmy dalej polecieli. No, to zdobyliśmy te diski. Więc spoko. Jako tako. No nie było źle. Myślę, że ten run naprawdę jest spoko. Naprawdę spoko. Fajnie nam się to pokombowało, tylko... O. Trochę rzeczy tam się odblokowało. Teraz byliśmy Samsonem, tak? No to mamy serduszko Grida zrobionego na Samsonie. Lazarus na razie jest priorytetem u nas. Ten dwa tokeny, więc no może udało się coś z nim zrobić przy okazji. Bethany. Myślę, że moglibyśmy Bethany spróbować z tym razem, jeżeli byście chcieli. Na Isaacu nie mamy nic jeszcze. Na Isaacu nie mamy nic. To by było na tyle, moi drodzy. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach. Ja nie wiem, grał do Shira, a my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach. Zdebajnik, Isaac. Trzymajcie się. Hej, hej.